Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Dobra, mamy dwa przejścia, zobaczmy co się tutaj kryje. Bo kluczyk powinienem mieć. Dokładnie, aż zobaczę w sumie ile jeszcze ma tych kluczy. Gdzie w kluczowych? Klucz kamiennego miecza, jeszcze mam trzy, okej. Co tu się kryje? Ta ścieżka nie stoi na drodze. Talizman szkarłatnego nasiona. Oj, to jest talizman, który bardzo by mi się przydał. Bo to jest oczywiście to samo, co to, tylko że tutaj więcej się leczy. Broń kolna. Ładowana zakres umiejętności, ładowane ataki. Dobra, z ładowanych aż tak często teraz nie korzystam, bo mam broń... No, drzewcową, która, no fakt, ma te ładowane ataki super, no ale, no aż tak jednak, te ataki nie są niepotrzebne, żeby, inaczej, w sensie te ataki głównie są, żeby wytrącać bardziej z postury niż bić damage, więc, więc mogę sobie zrezygnować z tego talizmanu. No, co się stało? Polecie gdzieś tam, jak go zabili. Chcę do domu. Okej. Okay. Stary, nie gadaj, że takie gówna cię zabiły, naprawdę? Nie, powiedz mi, że to jest coś silniejszego do zabicia. Okej, okay, to było zbyt oczywiste, że to jest niewidzialna ściana. To chyba chodzi o to, że po prostu zaskoczył, nie? I what? Czemu nie mogę go zabić? Okej, to trochę dziwne. Zobaczmy, czy to jest powrót do miejsca łaski. No, może nie do miejsca łaski, ale to jest powrót w to miejsce, gdzie już byłem, więc mogę z tego miejsca kontynuować. Coś bije w ogóle? Nie. Dobra, no to. Nie, wróć, jednak bije! Aha! Niech zgadnę, muszę go do światła zaprowadzić, bo inaczej go nie zabije, tak? Mhm, oczywiście. Spowity jakimś cieniem czy chuj wie czym i tylko dlatego, że jestem spowity, to jest kurwa. Uwaga, jest namierzalny, ale jest nieśmiertelny. Ale jest nietykalny. XD. To już chyba w niewidzialny wróg byłby kurwa tutaj jeszcze bardziej jeszcze gorszy. Zapraszam do światła. Teraz ciekawości, a to by w sumie zadziałało? Ale trafisz może? On się ciągle na takim uboczu trzyma, że ja nie jestem w stanie go namierzyć w ogóle. No chodź tu! Jezu! Na co czekasz? Na zbawienie!
Masakra. Ja nie lubię, jak wróg tak ciągle chodzi na obrzeżach i sam nie wie, co ma ze sobą zrobić w ogóle. Okej, co? Konwalia i nagrobny fiołek. Spoko. Ty właśnie, czekaj, jeszcze raz. Co w ogóle robiły fiołki, bo tego nie pamiętam. To było też w upgrade'ach chyba, nie? Czy to było w składnikach tylko? A nie, to jest tego w składnikach. Kwitnie na cmentarzach. Barwa... Aha, może się... może służyć do przyzywania duchów. Okej. Okay. Jakby... w jakim stopniu? No bo jakby ja jedyne co... używam do przyzywania duchów, to jest ten dzwonek, który dostałem od Rani. No ale to raczej nie jest ze sobą powiązane. W sensie ten dzwonek i te... No, wiedziałem, że to się zapadnie! Ten dzwonek i te... kwiatki. No, fajnie się leczę z tym medalionem. Poziomu trzeciego konwalia, też okej. Okay. Dobra, no, na razie spokój. Ten mam dźwignię. Co, otwieram sobie przejście? Jap. Super, więcej przeciwników. Nie wiesz, że on idealnie przeleciał przez ten. No, kurde, no bo chcę właśnie skorzystać z tego. Jako z takiej windy. Jak w pierwszym grobowcu, w którym to spotkałem. No, na dół. Czyli w tym grobowcu, gdzie pierwszy raz walczyłem z zabójcą czarnych noży. Czyli Bagatela chyba też tak się nazywał, w ogóle grobowiec czarnych sztyletów chyba się nazywała ta miejscówka. I to było tu? Nie, katakumby czarnego noża, no ale blisko byłem. Jedyny kurde minus tego mojego aktualnego talizmana odzyskiwanie many jest chyba takie, że mniej odzyskuje za zabijanie niż za ciosy krytyczne. Ale szczerze, no ma to więcej sensu, no bo wiadomo, na krytyka trzeba się czasami naprawdę postarać, żeby go nabić, więc... Jest logiczne, że talizman, który za pomocą krytycznych ciosów odzyskuje manę, odzyskuje tego więcej. Talizman starożytnego smoka plus jeden od razu znaleziony, spoko. Zobaczmy. Ta opcja. Tutaj znacząco zwiększa negację obrażeń fizycznych. Talizman skutego żelaza przedstawiający dwa starożytne smoki. Okej. Okay. Spoko. Raczej nie będę z tego korzystał, bo staram się normalnie unikać ciosów, i to wszelakich. Choć wiadomo, nie zawsze to wychodzi. No ale lepiej z ciosów dobrze wymierzyć timing i ciosów unikać, niż ciągle tankować. Ale dobra, widzę, wróciliśmy się też na górę. Też spoko. Tutaj zabierzmy przedmiot. Prochy żołnierza z Lindell. Przyzywa dwa duchy żołnierzy z Lindell. Każdy z duchów żołnierzy dzierży włócznie i wielką tarczę. Żołnierze z Lindell walczą korzystając z defensywnej taktyki. Podczas roztrzaskania byli niczym fortyfikacje, które chroniły królewską stolicę.
Okej. Nie wiadomo, to jest ta górna część po prostu. Tego, czyli to będzie skrócik. Znaczy, Boże, nie skrót, tylko to jest po prostu całkowicie rzecz totalnie poboczna. Czyli teraz będę się musiał Wait the fucking minute, czekaj, gdzie ja teraz idę? Kurwa, ja się cofam, Jezu! Brawo, nie ma tak popierdolić kurwa trasy. Tu schodzę normalnie. Tam jest sekret, a mnie interesuje dalsza trasa. Czy tam to chyba kłamca jest, a nie pułapka? Dobra, czyli czekaj. Schodzę tu. I tu muszę zejść normalnie, tylko. O, właśnie! Tylko tutaj nie wjeżdżam na górę. No, nie tutaj zaraz przy tym, tylko idę dalej. Zobaczmy, co się tutaj będzie dalej kryło. A, to jest ten, taki zadymiarz, powiedzmy. Szczęście gościu nie jest zbyt trudny do zabicia. Nagrobny fiołek dla mnie. Nice. Dobra, na górze nic nie ma, więc nie ma co na to wchodzić. Ale jest kogo tutaj dobić. I to są te ciężkie drzwi, tak? Ja. Czyli jeszcze gdzieś muszę dojść, żeby pociągnąć za wajchę. I teraz pytanie, czy to będzie w sumie od razu tutaj, czy gdzieś indziej? A, dlatego było, że pułapka. Dobra. Po prostu lokacja podobna. Żegnam. Piorna Konwalia level 4 i level 5. Okej. Dobra. Żywice skorzenia. Tu jesteśmy nad tym. Czyli teraz chyba do tej wajchy idziemy. Pierwsze z tyłu. Przyda się wywabianie. Ja. Wywabianie. Ciekawe kurwa czym. Pety, nabierzmy się do tego. Bo wiadomo, ja tego typa nie zabiję, dopóki go czymś nie oświetlę. Teraz pytanie, co z nim zrobić? Chodź, kolego. Chodź, chodź, chodź. Aha, na to jest też niewrażliwy. No kurwa, nie wierzę. Sorry, to już jakaś kurwa kpina była teraz. O! O, to ciekawe.
Okej, okay, takiego zabezpieczenia jeszcze nie było, żeby to typ był zabezpieczeniem dla drzwi. No dobra. Okej, okay, to był fuks teraz. Byłoby teraz trochę dziwnie, jakbym zabił typ. Byłoby śmieszne, jakbym zabił typa, zginąłbym chwilę później od tego spadającego ostrza. Okej, okay, mamy bossa. Mamy posążek Mariki w razie W. Szybki backstabik. Dziękować. Dobra, czy ja chcę użyć tego? Czy ja chcę użyć flaszki? Niekoniecznie. Podleczmy się zaklęciem. Dobra. I z czym przyjdzie mi walczyć? Pradawny bohater z Zamor, ok? Wygląda jak krude. Czy wygląda? Ma maskę Mariasa, to chciałem powiedzieć, ale. Czekaj, po co mu ona? Skubany. Dobra, widzę, że gościu dostaje po mordzie mocno. W ogóle ja, który mówię, że staram się unikać ciosów, a przyjmę już na pysk chyba 5 ciosów od tylko od niego. Bawna broń. Kurwa. Okej, okay, to było coś nowego. No, wybuchnie! Dobra, prawie. Ale to jest ciekawe, bo ta jego mgiełka w ogóle bije obrażenia cały czas tylko i wyłącznie fizyczne. Normalnie tankuje, ja to normalnie tankuję z mojej tarczy. No, proszę bardzo. Bohater padł. Krzysztof, rycerz starożytnych smoków. Takie oto popioły zgarnąłem. Jest trochę żywicy z korzenia jeszcze, ale niestety nie ma tego, na co nie powiem, trochę liczyłem, czyli korzenie. Ale dobra, w sumie korzenie to są konkretnie przez te posągi wskazywane, gdzie się znajdują. Te morowe korzenie oczywiście. Mam na myśli. Zobaczmy, co takiego będzie w tym popiele. A, on jest tutaj. Krzysztof, rycerz starożytnych smoków. Kolejne legendarne prochy. Duch Krzysztofa, honorowanego rycerza z Lindel, który był też... Sorry. Duch Krzysztofa, honorowego rycerza z Lindel, który był też żarliwym wyznawcą starożytnych smoków. Jego umiejętności powalają wrogów gromami, ulubioną bronią smoków. Po pierwszej obronie Lindel za pojmanie go Defroya z Siewańca, Krzysztofowi przyznano zaszczyt w pochówku w korzeniach Złotego Drzewa. Okej. Okay. Dobra, czyli tak, poza łzą na śladowcy mam jeszcze dwa prochy do sprawdzenia, czyli właśnie Krzysztofa i Tiszę. Bo nie powiem, mogłyby się okazać naprawdę spoko, zwłaszcza, że to są prochy legendarne. Czy ten rycerz to już raczej w odstawkę pójdzie kompletnie, skoro mam innego rycerza z wielką tarczą, który może bić błyskawicami i do tego jest to proch legendarny, więc tym bardziej warto się tym zainteresować. I dobra, gdzie ja się stąd miałem udać? W to miejsce i gdzieś tutaj, znaczy tutaj, gdzieś w tą stronę ma być
ten modlitewnik z tymi inkantacjami smoczymi. Obym je szybko znalazł. O, nice. Widzę, jest kolejny ten żuczek z popiołami wojny. Taran błyskawicy. Okej, okay, a to jest chyba dokładnie to samo, co przed chwilą ten kozioł na mnie wykonał. Czy co to jest? Bo chciałem powiedzieć przez chwilę, że może to jest muflon, ale nie. Muflony mają w inny sposób rogi zakrzywione. Dobra, nie, zejdź z konia, bo mnie chuj strzeli, jak on to będzie w ogóle kręcał. Złoty run level 6. Level 4. No. Kolejny level 6. I kolejny level 4. Dobra. Jeszcze ichniejszy na level 1. Już mam te kusze, to chociaż z niej będę korzystał. Jednak muszę szybko wrócić do łuku, nie? No bo to jest, kurde... Niestety w trakcie zwykłej walki ta kusza się raczej nie zda na wiele. Dobra, tam jest ten mój znacznik. Nie podoba mi się to, że to wygląda jak jedno wielkie pole bitwy. Czy wiecie, czy pole bitwy? Pole bitwy w sensie, że pole do walki z jakimś bossem, minibossem. I ten... Dobra, tu jak ze... Kocze, to się nie cofnę, więc to sobie muszę zostawić na potem. A nie, wróć, nie czekaj, jednak się cofnę, więc dobra, mogę tu przejść. Żegnam pana. Nice, flaszka odnowiona. Która to będzie? Czy która... Najbardziej ile? I chyba tylko jedną sztukę mi odnowił, no ale lepszy rydz niż nic. Kościół Władcy Burz. O! No! A, coś frajerze. Tylko ja. Z garnuszkami, które siepią piorunami. Uuu, ale czegoś pilnowali. Błogosławieństwo smoczego pioruna. Brzmi intrygująco. Wielki bełt błyskawic i... Jap! Święta łezka, czyli to, na co poniekąd liczyłem, po tym jak zobaczyłem, jak wyświetliła się nazwa, że jest to kościół. Więc dobra, zobaczmy. Wielkie bełty błyskawic raczej sprawdzać nie trzeba, bo wiadomo, co to robi. Święta łza tutaj chyba pokazywałem ten opis, ale jeśli nie, to pokazuję teraz. Ale prawie na pewno tak. Błogosławieństwo smoczego pioruna. Potężna inkantacja kultu starożytnych smoków ze stolicy. 21 wiary. No to nie aż tak dużo. Przyzywa błyskawicę, która wzmacnia ciało rzucającej osoby. Odbijanie ataków staje się łatwiejsze i rośnie odporność na wszystkie przypadłości. Zmniejsza się jednak negacja obrażeń od błyskawic. To jest akurat dziwne. Tylko ulubieńcy smoków mogą przetrwać męki towarzyszące oddziałaniu ciała w odzianiu ciała w błyskawice. Ciekawe... Ej, tak z ciekawości, jakby zrobić pojedynek starożytne smoki z Eldena i z Soulsów, bo zakładam, że to jest, są, wiecie, jedna te same rodzaje smoków, kontra Volibear. Czekaj, kto by to wygrał, nie? Ja osobiście chyba bym stawiał na Volimisia. Zaś siepią pioruny z niebios. Niepokoi mnie to strasznie. Klucz kamiennego ostrza, spoko. Dobra, wróćmy sobie do tej katany, którą miałem. Tylko odznaczenia. Oho, mogę przyzwać proch. No. Ej, no come on! No. O! Okej, bije zaskakująco dużo.
Jakby to ja tak, ja wiem, że mam postać dopakowaną do granic możliwości praktycznie. Włącznie z brojami, no ale jak na bossa to jednak bije naprawdę dużo. Niii, mój kuń! No ej, mogę? Chyba nie dasz mi, co? Stara, możemy do tej walki wrócić, kurwa, później? Ja mam tu smoka do zabicia, potem możemy się potykać na tarcze i miecze. Czy to jest niewrażliwa na błyskawice? Dobra, o dobra, bardzo ładnie, dziękuję, że zabiłaś swojego. Nie, nie jest, ale ma to niewielką redukcję, więc... WHAT THE FUCK?! O kurwa, to był jednocześnie zajebiste i przerażające! Jaki kurwa zakrzywiony mieczyk sobie zrobiła z pierunów! Błagam, powiedzcie, że ja dostanę też taką możliwość, bo to wyglądało super! Padł. Dobra, szczelej! Dobra, nie szczelej, bo to chuja daje. Bij! Okej, dość przypadkowo sobie tego uniknąłem. No nie w łeb! Masz kurwa łapy obok, a ty w łeb będziesz celował! Co on w ogóle skacze i zabija przypadkowe te? Zwierzęta. Ja dostaję z tego jeszcze fokus, nie? A tak, coś sądziłem, że cieknie tym piorunem, ale na szczęście. Na szczęście nie zginąłem, ale na nieszczęście obrywałem. Jak się w ogóle czyta to imię? Lansax? Lansax? Lansix? Nie wiem. Okej, wielki wróg padł. Glewia Lan... Dobra, załóżmy, że Lansax. Glewia Lansax, czyli chyba dokładnie to zaklęcie, które chciałem dostać. Tak, chcę przyzwać kunia. Kosztem flaszki. Tutaj, kwiat fulgurytu. W ogóle, jest... Mogę się założyć, że kwiat fulgurytu to jest tak naprawdę kwiecie z Altus, tylko po prostu wystawiony na magię błyskawic, nie? Wygląda praktycznie tak samo. Jedyna różnica jest właśnie taka, że kwiat fulgurytu ma dodatkowo tę otoczkę z piorunów na sobie. To co, plama krwi? Jap, pewnie przez Lansax ktoś tu zginął. Trupki, dobra. No i dobra, mam to, w sensie... Okej, dobra, teraz pytanie, czy ja teraz po prostu się pomyliłem i tylko ona tu była i nie ma nic więcej, czy może gdzieś po prostu jest ten modlitelnik schowany, tylko ja go nie widzę. No, chyba niestety nie, chyba tutaj była tylko i wyłącznie walka z nią właśnie jako... możliwość zdobycia, myślę, naprawdę dość potężnego zaklęcia. No ale... Steel, myślałem, że kurde się uda zagarnąć co nieco. Dobra, żeby na pewno w to wlecieć, to spędźmy się troszeczkę. Okej. O. Ciekawe, dlaczego mogę przyzwać sobie pomoc w postaci przyzwańca. Adios. No
Rodowana łapa ptaka. Dobra, gdzie ja teraz jestem? Z tej strony. Czy ja tu byłem w sumie? Byłem na schodach, ale nad schodami jeszcze nie. Dobra, to tak. Tych dwóch zabiłem. Tego gargulca chyba też, więc dobra. Zobaczmy, gdzie mnie to zabierze. Złoty rund, poziom trzeci. Okej, tutaj coś jeszcze. Złoty rund, poziom szósty tym razem. Teraz sobie flach przynajmniej przywróciłem dzięki temu. Dobra, czy ja mam jakąś maść, czy tam ten ma święte? Mam święte obrażenia. Dobra. To wypadałoby to sobie przypisać. No bynajmniej dopóty się tutaj kręcę obok takich żyjących śmierci. Chociaż no, wypadałoby to też mieć w wersji tej ze sznurkiem, no ale nie mam, więc trudno. Jajnik ośmiornicy lądowej. Czemu ja w takim miejscu to znalazłem? To już dziwne było. Dobra, tam do Minuli powoli zmierzamy. A tutaj jesteśmy obok tej ścieżki przy murach. Okej. Okay. I to jest miejsce łaski, które odkryłem w poprzednim odcinku, zanim poleciałem właśnie tu. Dobra, no to tak, w stolicy wszystko zrobione, tu wszystko zrobione. Tak mi się wydaje. O! Co tu jest? A, to jest ten cały bok. Dobra. Kurde, ale z tego co kojarzę, to gdzieś jeszcze dało się spotkać... Czy kojarzę? Kojarzę z opisu questa. Gdzieś da się tu spotkać jeszcze... Ten nasz duet, który złączyłem w poprzednim odcinku, czyli... Złotą Maskę i Brata Korchyna. Tylko w sumie dobre pytanie, gdzie konkretnie mam go, mam ich spotkać. W sensie, czy przy jakimś miejscu łaski, czy może gdzieś indziej. Nie wiem, zobaczmy, może tutaj się znajdują? Ja będę po prostu skakał, nie, jeśli chodzi o miejsca łaski, no ale... Jak nie ma ich tu, no to... Znaczy, jak nie ma ich przy miejscach łaski, no to w sumie nie wiem, gdzie mogę ich znaleźć. Dobra, też ich tu nie ma. A przy zachodnich murach? Bo też sobie pytanie, czy ja tak naprawdę faktycznie zwiedziłem całą stolicę. Tutaj też ich nie ma. Gdybym powiedział, że stąd ich, że też ich nie widzę, to też bym kurwa jebnął jak łysy warkę oczom u kant kuli. Bo logika, że ich nie widzę, skoro kurwa nawet nie wiem, jak do nich podejść. Dobra. Ale zobaczmy jeszcze, co się kryje w tym miejscu. Iluzoryczne drzewo na obrzeżach stolicy. Bo to mnie trochę ciekawi, co się tutaj kryje właśnie. Być może ruiny kolejnego kościoła. A nie powiem, chętnie bym takowy jeszcze odwiedził, żeby sobie jeszcze bardziej od razu zbuffować moje flaszeczki. Ale nie, widać już, że to nie są ruiny kościoła, ale są to jakieś ruiny, tak więc zobaczmy, co się tam kryje. O, mamy kolejne te słoje. Co mi konia tykasz? Podjedz sobie. Okej. Okay. Kościół pomniejszego złotego drzewa. Książka z przepisami misjonarza i kolejne miejsce łaski. Też fajnie.
A tutaj? Pieczęć złotego porządku. Materiały. A, stonogi mamy, dobra. Proszę. Bo akurat materiałów to nigdy dość. No, bynajmniej takich rzadkich jak te stonogi właśnie. Dobra, zobaczmy co mi daje ten. Co mi daje ten przepis. Ta książka znaleziona, jakie mi przepisy daje. To jest. Nie, to są apostołowie smoka. Mnie interesuje ta książka. Święty smar ze sznurkiem, strzała ze świętej kości, z piórami i bełt świętej kości. Okej, okay, czyli takie najbardziej basicowe rzeczy dostałem. No i zobaczmy, ze sznurem jakbym chciał zrobić ten święty smar. Ze złotego słonecznika i oczywiście z żywicy z korzenia. No tej niestety żywicy mam mało, więc na razie nie będę tego krafcił. Myślę, że mogę z tego na razie zrezygnować. Okej, tak jak sądziłem, to jest właśnie święta pieczęć. Wzmacnia inkantację fundamentalistów. Okej. Bezkształtna święta pieczęć przedstawiająca ceremonię porządku. Wzmacnia inkantację fundamentalistów złotego porządku. Fundamentalizm we wszystkich aspektach poza nazwą jest dziedziną nauki. Skaluje inkantację za pomocą inteligencji i wiary. Okej. Ciekawe, czy będzie lepsze. Czy będzie lepsza od tej. Ta pieczęć. Ale to się przekonamy za chwilę. O, mogę pogadać z Meliną. Właśnie byłem ciekawy, czy będę mógł z nią jeszcze rozmawiać, bo myślałem, że to już będzie koniec, ale na szczęście nie. Dobra, łezka zużyta. Więcej nie mam, co w to wchodzić. Brakuje mi chyba jednego nasiona, żeby to ulepszyć. Dobra, zaklęcia. Zobaczmy tak. To już wam pokazałem, więc to mogę na razie odtegować. Czy ja w końcu byłem w tej wieży? Przy tym ołtarzu? Chyba nie. Chyba o niej zapomniałem, ale dobra, to weźmy i mamy jedno miejsce wolne, to weźmy sobie tą glewię jeszcze. I zobaczmy. No, mogę? Dobra, nie, muszę wejść do tego. Normalnie, to dobra, to za chwilę to sprawdzimy. Porozmawiamy jeszcze z Meliną. Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Shall I share them with you? In Marika's own words, I declare mine intent to search the depths of the Golden Order through understanding of the proper way. Our faith. Our grace is increased. Those blissful early days of blind belief are long past. My comrades, why must ye falter? O, zewnętrzny porządek, nowy gest. Spoko. Dziękować za rozmowę. Wiecie co? Spróbujmy odwiedzić jeszcze inne te kościoły z miejscami łaski. Czy mam jeszcze jakieś takie kościoły, w których byłem, ale których nie gadałem z Meliną? To jest w sumie naprawdę dobre pytanie, bo ja nie wiem, czy ja za każdym razem to wykorzystywałem. Tu jest kościół przyrzeczeń jeszcze. To nie jest w tym, ale zobaczmy, czy będzie opcja pogadania z Meliną. Jak się dziewię przy miejscu łaski. Nie ma. Dobra, czyli albo pogadałem, albo nie było takiej opcji. Tutaj mamy katedrę Manus Celes, wioska mnie nie interere. Ołtarz blasku też mnie nie interere. Ruiny Laskar. Dobra, no w pogrobnie to już chyba wszystko absolutnie przebadałem, co tylko byłem w stanie. Zwłaszcza jeśli chodzi o kościoły i te podobne. Tutaj nie, dlaczego jest czarodziejka Selen? Jakby tu, ona jest w dwóch miejscach. Ona jest tutaj uwięziona. To jest kto? To jest ten kupiec. Ale ona jest tak, tu jest uwięziona, jakby przyrąbana do tego, przyrąbana kryształami do ściany. A tutaj jest ten. A tu jest
tak po prostu, jakby stoi. Dalej nie wiem, czy to jest jakaś iluzja, czy coś innego. No dobra. Wejdźmy do ołtarza i zobaczmy, czy obadałem te wieże, czy po prostu otworzyłem to przejście i tyle mnie tu widzieli. Bo skończyłem odcinek, bo się rozproszyłem na odcinku i zacząłem robić coś innego. Wieża Czelony. Jak będzie jedna chociaż rzecz niezgarnięta, to będę wiedział, że mnie tu nie było. Typu skrzynia, albo nawet taka zwykła pierdoła leżąca po prostu na ziemi. Okej, na razie pusto. Winą na górę. To zobaczmy za ten czas opis zaklęcia. Glewia Lansax. Inkantacja przywołująca moc starożytnej smoczycy Lansax. Tworzy glewię z czerwonej błyskawicy, która tnie z góry. Atak uwalnia smugę błyskawicy. Lansax była siostrą Fortisaxa. Kurwa! Powiada się, że przyjęła ludzką postać, by żyć wśród rycerzy jako kapłanka kultu starożytnych smoków. No, skoro przyjęła postać, to ciekawe, czy dałoby się z nią pogadać. Czy od momentu, jak święty porządek zmienił się w święty pierdolnik, już została smokiem, no i tyle widzieli jej ludzką postać. Nie, nie było mnie tu. Dobra. Chyba jakieś legendarne... Nie powiem, że zaklęcie, ale no w sumie tyle kryształów, to może będzie zaklęcie. Ale coś legendarnego, to na pewno, bo tylko legendarne rzeczy mają taką jeszcze pomarańczową jakby smugę, która idzie do góry. I proszę, trafiłem z zaklęciem. I proszę, zaklęcie samej Rani. Zobaczmy. Patrzcie, mamy pełnię księżyca Renali i mamy ciemny księżyc Rani. Legendarny czar symbolizujący Karyjską Królową. Rzucający staje się naczyniem, w które wciela się zimny, ciemny księżyc, a następnie mknie ku wrogom. Ciemny księżyc rozprasza wszystkie czary, z którymi się zetknie i czasowo zmniejsza negację obrażeń magicznych utrafionych celów. Ten księżyc odkryła młoda Rani, kierowana przez swoją matkę Renale. To, co ujrzała, było zimne, ciemne i przesłonięte okultystyczną tajemnicą. Intrygujące. Dobra, zobaczmy, jak wyglądają te spele. Tylko może się przeteleportuję w jakieś lepsze miejsce. Może tu. Zobaczmy też, jaki to był gest finalnie potrzebny. Czy ja mam ten gest już teraz pokazany, czy... Czy to jest ten dopiero co zdobyty, czy to jest coś innego? Nie, erudycja. Ale nie, no, w sumie to jest też coś z złotego porządku, to zobaczmy, czy ten gest właśnie... Czy ten gest... Nie ten, kurwa! Wstawaj. O, czy ten gest coś zdziała? Dobra, może być przypisany, jebie mnie to. No, raczej nie. Dobra, to zobaczmy teraz to zaklęcie. Najpierw błogosławieństwo smoczego pioruna. No, wygląda zacnie. I teraz glewia. Nice. To będzie dobre na jakieś grupki wrogów. Dobra, jeszcze na pewno w Kelid mam co nieco do zrobienia, bo wbrew pozorom, fakt, głównym celem w Kelid jest zabicie Radama. No ale umówmy się, ja jeszcze wszystkiego w Kelid nie sprawdziłem. Co to tam było? A nie, dobra. Z tego, ale zobaczmy, czy on coś powie w końcu nowego? Dokąd mam iść? You'll need to find the Grand Lift of Rold, beyond the Forbidden Region. Or go if you would. Take no heed of cardinal sin. The Two Fingers lost their purpose a long, long time ago.
Dobra, popiołów na razie też nie chcę wykorzystywać. O, ale duchy na pewno chcę dostroić. Ale nie te duchy, tylko te duchy. A, nie dostroję, nie mam upiornych konwali. Dobra. Tutaj poziom 5, ale mam tylko jedną jedyną sztukę, więc nie, tego nie chcę wykorzystywać. No, Albinauryka, znaczy Latena potrzebuje wielkiej upiornej konwali, ale tą póki co znalazłem tylko jedną. Właśnie w Siofrze, nawet chyba na odcinku to znalazłem. No ale poza tym, no jeśli chodzi o upiorne konwalie, no to z tym mam trochę problem. Ja nie powiem, liczyłem trochę, że znajdę jakiś dzwonek, który umożliwi mi, kurde, kupowanie sobie po prostu tych rzeczy, nie? Ale właśnie, a propos dzwonka, to oddajmy wreszcie te wszystkie dzwonki, które kuliste, czyli całe dwa, które mam przy sobie, a z którymi trochę bez sensu łażę przez cały czas. A nie, przepraszam, trzy. Czyli właśnie dzwonek Idziego, dzwonek Seluvisa, dzwonek Konwali i a propos Konwali, zaraz to możemy wziąć. Zobaczmy kolej. Seluvis, to co miał, wykupiłem. Di wykupiłem, Rozier wykupiony, Idzi. No Idziego jest Kamień Kowalski, no ale no... Kamień Kowalski to od jakiegoś czasu mogę sobie kupować tak po prostu. Więc dobra, zobaczmy tutaj. Pęknięty krzyż to już było, Kamienie Kowalskie. Upiorna konwalia, pierwsze trzy. Dobra, kupmy tak po 20. Powinno być mnie stać. Ale tylko 19. 2400. Dobra, no to od czego ma się runy? Dobra. Ile to dawało? 200. Dobra, bo tego zgarniam strasznie dużo. 200, 2400, czyli potrzebuję 8. Użyj wybranych. 8 sztuk. Okej, nie ma to jak być debilem, jeśli chodzi o kwestie matematyczne. Dobra, jeszcze raz ile? 200, czyli jeszcze 6. Nawet nie, bo wystarczyły 4. No dobra, akurat nadmiar to tam nie szkodzi. Jedną upiorną konwalię proszę. Okej. Teraz szybka cofka. No i zobaczmy właśnie, jak to będzie wyglądało. A propos tych duchów. No bo nie powiem, jestem ciekaw, czy będą te duszki lepsze od na przykład łezki na śladowce. Tak, nie mam run. Dobra, zużyj. Całe. No za 5000 to ja niewiele zdziałam. 7500. Dobra. 12000 powinno styknąć. Zobaczmy. Upiorna konwalia poziom pierwszy, poziom drugi, poziom trzeci. Ok, mam jeszcze 4 konwalie na poziomie czwartym, więc mógłbym to jeszcze pociągnąć kawałek. Dlaczego? Serio, dlaczego ulepszenie tych duchów jest takie drogie? 5000, dobra, użyj. A użyj 12. Jolo. Te runy pewnie się skończą szybciej niż bym chciał. Tak, tak. No i proszę, i trochę przegiąłem teraz z tym. No bo upiorną na poziomie 5 mam jedną sztuczkę tylko, więc no niestety z tym będzie gorzej. Dobra, jak to wygląda dalej z tymi konwaliami? Nagrobną konwalię do ulepszenia zwykłych, do plus 6 mogę ulepszyć chyba maksymalnie, tak. Zobaczmy. Piątą mam jedną, szóstą, siódmą mam dwie sztuki, ósmą i dziewiątą mam jeszcze po jednej. Czyli jeden z tych legendarnych prochów, czyli Teacher bądź tego ziomka, mogę ulepszyć maksymalnie, znaczy no prawie maksymalnie, bo wiadomo, potrzebuję tej jeszcze większej konwali. To teraz właśnie. Kto będzie lepszy?
No ona na pewno będzie się trzymała z dystansu i będzie używała głównie tej zdolności sztyletu do opalenia i obniżania zdrowia. On może ogólnie pomóc w walce. Dobra, pójdźmy w niego. Ale tylko do plus 7. Na plus 9 jeszcze poczekamy. Bo może plus 9 będzie lepiej dać do właśnie tej skrytobójczyni. Ale to dopiero później, jak zdobędę więcej rzeczy. Dobra, tu jest kto? Tu jest ten kupiec. Ale właśnie, bo tutaj jeszcze widzę, że jest jakieś miasto. Środek Eonii. Ty w ogóle właśnie, kurwa, te bagna. Przecież tu jeszcze jest typ, z którym w ogóle muszę walczyć. I też to zapowiedziałem jeszcze zanim w ogóle zabieram się za Siofrę. Że się tym typem zajmiemy i finalnie tego nie zrobiłem. Dobra, to spróbujmy go zabić jeszcze tak teraz, na koniec odcinka. Już myślałem, że się coś zespało mi tutaj, nie? Ale na szczęście nie. Na szczęście to tylko... The fuck? Czy to jest wielki trup? No nieźle. No nieźle. Dobra, trochę mnie tam tiknęło, no ale... Oj to, oj proszę, mamy chyba tego bosika akurat. Dobra. To zacznijmy z grubej rury. O takiś cwany. Dobra, typ padł. No i od razu momentalnie też wszyscy, których przyznał, poszli w cholerę. Sztandar dowódcy i... igła z czystego złota, jakiś kluczowy przedmiot. Okej. Okay. No teraz to oczywiście poszło szybko, przez tak jestem dopakowany, no ale... Nie ma co, tylko... To, Boże, co ja się teraz powiedzieć? Nie ma co to zwalać? Totalnie bez sensu to teraz było. A ty ja... Ej, czekaj, ja w ogóle chyba schowałem te... Te łuki. A nie, przepraszam, jestem po prostu ślepy i ich nie widzę. Dobra, to wróćmy tutaj do właśnie... Znaczy wróćmy, przejdźmy tutaj do Glewi, ale zobaczmy to. Sztandar dowódcy. Tę starą halabardę owinięto sponiewieranym czerwonym sztandarem. Nawet po ucieczce swego pana, dowódca O'Neill trzymał tę flagę na spowitym zgnilizną po bojowisku. To jedyny weteran, który z dumą wspomina tamtą bitwę. Unikalna umiejętność, sztandar bojowy. Unieś bojowy sztandar i wydaj rozkaz zbiórki. Zwiększa siłę ataku i obronę postaci i jej pobliskich sojuszników. Ok, czyli dobre do zbuffowania po prostu. Typiarze, z którymi będziemy. Albo grali w koopie, albo których sobie przyzwiemy. Dobra, ciekawe jak się będzie walczyło tą... Tą, no wiadomo, tym się jak... Aha, tak całkowicie halabardą. Kurde, szczerze, myślałem, że jakoś lepiej się będzie atakowało. Coś wiecie, trochę bardziej, nie wiem, lżej? Bo to nie wygląda na aż tak ciężkie, no ale dobra. No dobra, nie no, chociaż dla testu muszę to mieć, nie? Chociaż dla testu. Dobra, poszliśmy przy miejscu łaski. Pogadamy, czy... Nie, tym razem nie pogadamy z Meliną. To zobaczmy jeszcze tę igiełkę. Co takiego ona daje.
Złamana misterna igła z czystego złota. Pieczołowicie wykonana igła z czystego złota, przełamana na pół. Rytualny przedmiot służący do odstręczania bogów zewnętrznych. Ponoć może też zabezpieczać przed nieuleczalną chorobą zgnilizny. Mędrzec Gaurip, chyba, wiąże z tą igłą pewne plany. Okej, okay, spoko. Jezu, mam 4 smocze serca i nie mam na co tego wydać. Jakby to nie jest żart, ja serio, nie mam na co tego wydać. Ale to wam mogę pokazać. Tym, co, nie wiem, przypadkowo trafili na ten odcinek, na nie na jakiś wcześniejszy. Wszystko wykupione. Brakuje mi jakiegoś smoka, żebym mógł jeszcze od niego zdobyć. Co mi właśnie a propos, zobaczmy jakie mam tutaj zdolności. Błyskamienne zionięcie. Rozkład, czyli lepsza zgnilizna. Okej, jakiś lodowy smok. Jakiś lodowy i smoczy smog jeszcze. Tak, smoczy smog. Bardzo inteligentna zbitka słów. Lodowy. Jakiś lód i ogień jeszcze będzie dodatkowo musiał się odblokować. No bo to są jedyne rzeczy, które nie mają jeszcze buffa, tak mi się wydaje. Takiego większego do siebie. Chyba, że już tam mam i po prostu stołam do skrzyni, bo wiadomo, nie wszystko widać w tych. W tych menusach. No ale zobaczmy, czy mam tu jakieś inkantacje. No nie, nie mam takich mocniejszych. No dobra. To zostawiamy, to tam może być. Tutaj. Te dwa out też. Oręż zostaje, falanga out, łuk zostaje, to też zostaje. To też zostaje, też zostaje. Tutaj w sumie nie mogę nic schować poza tymi sercami albo rosą, no ale to tam może być w jakim punku, to nie przeszkadza. Też mogę mieć. Tych składników też nie mam co chować. No i właśnie tutaj prochy. To. To. To out. Czyli tak, Krzysztofa muszę sobie zamienić za łezkę, żeby go przetestować w jakiejś walce. Chociaż aktualnie to ja nie wiem, czy będzie jeszcze jakakolwiek walka, która będzie wymagała ode mnie wyzywania kogoś na pomoc. Nawet jeśli chodzi o prochy. Więc mówię, jak już będę prochy zużywał, no to raczej tylko po to, aby po prostu mieć tego, nie? Aby po prostu sobie wytestować dany proch. A niekoniecznie dlatego, że mogę mieć trudność w walce. Dobra, i w kolejnym odcinku pójdziemy sobie właśnie tutaj, w to miejsce. No i zobaczymy, co tu jest, bo ewidentnie jest tutaj miasto. Nie tylko mapa to pokazuje, ale też jak się tutaj, jak tutaj żeśmy poszli, no to było widać, że jest to jakieś miasto. Kto wie, może coś fajnego tam będzie. To jest jakaś brama jeszcze. Dobra, na wszelki wypadek sobie jeszcze tutaj zrobię drugi punkt, żebym się na pewno nie zgubił. Ale zerknijmy tak jeszcze z wysokości, jako takiej. Nawet co tam się kryje. No i zobaczmy, co tu jest. Mam jakieś wielkie ptaszysko, zmutowane chyba przez zgniliznę. Mamy to coś. To było trochę overkill, no ale... YOLO. Okej, okay, zajmij się tym, spoko. Dobra, bo tam się szło do lwiej grzywy poradana, ale tam już byliśmy, więc idziemy teraz w drugą stronę. O proszę! Druga nocna kawaleria! Jakby co, pokonałem pierwszą kawalerię i dostałem za nią jakiś popiół wojny. Właśnie dlatego też to sobie sprawdzałem, te popioły. Co to tam było wtedy? O! Napierające pchnięcie, to zdobyłem. Wymyślny i umiejętność. Obróć się, by nabrać impetu, następnie wykonaj serię pchnięć. To strasznie wygląda jak bilion ukłuć od tamtego i chcę to przetestować, tylko właśnie... Chwilowo nie mam na czym, bo nie mam jakiejś dobrej broni.
Dobra, w razie czego po prostu odpocznę przy miejscu łaski, no i zawalczymy sobie w kolejnym odcinku z tą kawalerią. Zobaczymy, co takiego ten wariant tego bossa, bo wiadomo, to jest raczej dokładnie walka z tym samym bossem, ale ten boss może dać mi po prostu coś innego. Kurde, to jest kolejna... Jeszcze jedna taka wielka czaszka. Jak nie zapominałem to wcześniej? Dobra, bo rozpraszam się z nami pożegnać. I jak pokonamy te kawalery, no to zobaczymy, co takiego dostaniemy za ów właśnie pokonanie. No a potem damy się do tego miasta, które tam jest oznaczone. Nie powiem, liczę na jakąś nową lokację do eksploracji, albo chociaż na lokację, w której będzie sporo kupców, u których będę mógł co nieco sobie kupić. Już myślałem, że to dwie, ale nie, to jest tylko jeden z tych ptaków. Dobra. Więc okej. Do usłyszenia w kolejnym materiale i do zobaczenia. Ode mnie to będzie wszystko w tym odcinku. Cześć!